Już wkrótce, 28 lutego w Świdnicy wystąpi światowej sławy zespół Vader. Zapytaliśmy więc mieszkańców, czy według nich zespoły, które w swych tekstach nawiązują do treści satanistycznych, powinny występować w naszym mieście. No, dla swoich idoli, dla swoich wielbicieli. Dlaczego żeby nie? Każdy w swoim kręgu, w swoim zainteresowaniu może coś takiego przyjmować. Chce tego słuchać. Bardzo proszę, nikomu nie wolno tego zabranić. Jest wolność słowa, wolność wyznania. Kraj jest wolny. Czy sam pan by się wybrał na przykład na koncert Vadera, który ma światową sławę? No, skoro bym był zainteresowany, bym jakieś recenzje na temat wychował, co on reprezentuje, jaką muzykę, bym się z nią obeznał. Dlaczego nie? Jestem ciekawy, otwarty na wszelkie propozycje. Mi nie przeszkadza. Czyli nie ma pan żadnych zastrzeżeń? Oczywiście żadnych. No myślę, że nie jednak, bo też bierzmy pod uwagę to, że mogą przyjść na taki koncert dzieci, tak? Małe dzieci, no i mogą słuchać takich tekstów, a wiemy, że dzieci lubią po prostu przyswajać sobie różne zachowania, powtarzać, no i w obawie przed tym chyba raczej nie. Chyba, że byłoby to ograniczenie tylko do pewnego wieku, tak, że mogą wejść na taki koncert na przykład osoby, które ukończyły lat 18. Oczywiście nie, jak najbardziej, dlatego że to jest szkodliwe, ogólnie szkodliwe. Zależy jak na to patrzeć, pewnie osoby, które są miłośnikami tego zespołu na pewno będą się domagały tego, żeby zagrały. Jeżeli on nie zagra, no będą na pewno myślały, że jest to jakieś nie fair w stosunku ich, bo przecież każdy ma prawo do własnego wyznania, tak powiedzmy, ale no nie wiem, ja nie jestem jakimś miłośnikiem do tego zespołu i też nie jestem osobą, która jest mocno religijna, więc nie mam z tym problemu, żeby był taki zespół w Świdnicy.